Szanowni Państwo, jest pilna sprawa, proszę więc słuchać uważnie. Otrzymałem te, dzisiaj telefon z Sosnowca, że na terenie Śląska, między innymi w Sosnowcu, w Chorzowie, ale m, prawdopodobnie sprawa może dotyczyć całej Polski, grasuje banda oszustów. Łupem tych oszustów padają osoby starsze, padają opiekunowie osób niepełnosprawnych, więc może y, paść łupem tych oszustów y, osoba z Waszej rodziny. Jakiś senior z Waszej rodziny, mama, tata, dziadek. Owi oszuści organizują hałaśliwe imprezy w stylu Amueya. Na których to imprezach oferują odkurzacze za 6000, oferują garnki bardzo drogie, oferują materace za 2000. Każdy z tych materacy leczy każdą możliwą chorobę. Aby zachęcić starsze osoby głównie do udziału w tych imprezach, akwizytorzy na ulicach lub po mieszkaniach rozdają vouchery na bezpłatny pobyt w moim pensjonacie. Bezpłatny pobyt trzydniowy z wyżywieniem, z masażami, z kąpielami, z zabiegami leczniczymi. Drodzy, szanowni państwo, to jest banda cholernych oszustów i złodziei. Mój pensjonat nigdy nie emitował żadnych voucherów. Nigdy. Mój pensjonat, co więcej, nigdy nie miał umowy z żadną firmą sprzedającą vouchery. Mój pensjonat nie ma umowy z żadną firmą sprzedającą usługi i miejsca w moim pensjonacie. Jeżeli ktokolwiek państwu będzie oferował miejsca w pensjonacie Orion, jeżeli ktokolwiek państwu będzie oferował bezpłatny voucher na pobyt w Orionie, w Międzyzdrojach, w Karpaczu, czy gdziekolwiek w Polsce, łapcie gnoja zapysk i na komisariat. Wzywajcie policję, bo to jest oszustwo. Uczulcie osoby starsze z waszej rodziny. Nie dajcie się zrobić bolona. A do osób oferujących materace mające rzekomo odmienić życie schorowanych seniorów, Mam prośbę. Zaproście mnie na tę imprezę. Obiecuję przyjechać. Zabiorę nawet paru silnych kumpli ze sobą. Wspólnie odmienimy wasze życie. Obiecuję.